Hello, hello. Siema, siema. Hello. Dobra, na razie radyjko wyłączone. Siema, siema, witam wszystkich. Siemano, zaraz tu coś pokombinujemy, żeby muzyka nie była za głośna. Co to się tak... A, ten Raven się... Siemano, siemano, witam. Poczekamy sekundkę, siemaneczko. Patrzę, że tutaj Marcin 1977 jest, super. Nie wiem, czy Kacper jest też. Daniel 1977 jest, czyli już nas trzech jedzie. Latoszek jest, czyli już nas czterech jedzie. Siema, siema, wszystkich witam. Ciebie dobija, okej. Okay. Ręczty, KPR, no tamtą ręczty, ja już jestem w drodze, wiesz. Basia i Piotrek, siema. Dzięki, również miłego dnia wam życzę. Mirosław Baka, Mateusz Wentarz, siemanko, ten kto, o, ten ktoś, witam cię, ten ktoś. Mamy dzisiaj taki wóz, zobaczcie, zobaczcie, ale też Renia, też piękna Renia, moim zdaniem, jeden z piękniejszych ciągników. Siema, Mati, Jakub, Afkim, siemano, Ronin, siemka. Dangerous CSGO, o, ile tutaj masz godzin, dobra, siemka, Yamaya. Także mamy naprawdę super wóz. Super wóz, moim zdaniem. Michał Lubański, także zaraz będziemy ruszać. Nie wiem, gdzie tu wszyscy są. Oni są daleko ode mnie. Gdzie oni są? Zaraz zobaczymy na mapie, gdzie oni tu się nam pochowali. A, oni są w garażu, dobra. To jak coś to się dzieje, to jesteśmy na tym. Jesteśmy na... Jezus Maria. Na warsztacie, słuchajcie. Zobaczymy, czy nasze auto jest do naprawy. Trochę jest, bo trochę tu poszalałem sobie. Czy jeszcze coś ma do dokładki? Nie, nie ma nic chyba do dokładki. Żadnych międzyosiek, ani żadnych nic nie dokładamy. Także wszystko jest picobello. Siema, Sienek, siema. Sienek, czy ty też? Nie, ty chyba nie, nie? Trochę cicho auto teraz chodzi, muszę auto trochę zgłośnić. Także jeszcze... A nie, do tego tunelu nie jest za wysoki. Do tamtego z torami to jest za wysoki chyba. Ale tu chyba nie. Czekaj, ja zgłośnię tutaj. Ale ja się też nad tym zastanawiałem, może ja kabinę mu obniżę, co? Tak na wszelki wypadek, nie? Siemanko Lolek. Lolek, czy ty wbijasz też, chłopie? O, to byśmy wzięli tego i... Ani i tak nie mogę tego zniszczyć, ale dobra, to niech se jest. Tylko musimy wziąć te koguty, oczywiście, to musi być. Teraz już jest niższy. Ty, ja ci dam dinozaurze, o ty gówniarzu jeden. Zaraz pojedziemy tu z tobą normalnie. Dobra, na razie mam CB wyłączone, za chwilę się... Zobaczcie, nawet w niskiej kabinie, jak ona jest ładna. Siema Togusa, Paweł Szal, siema, Arturo, siema, Marcin Głębowski, siema. Gra ci się ładuje, okej, okay. Ktoś zielony tu do mnie zmierza. Zaraz zobaczymy, kto tu do mnie zmierza. A, Togusa na wypasie z kakanką jedzie, no zobaczymy jak to będzie, słuchajcie, zobaczymy. Proszę, tu Kacper jedzie. Też zestawem. Ja muszę sobie jakiś zestaw, jakąś naczepę wziąć po prostu. Siema Baron, siema Grzegorz, Kacper. Jaki to serwer? Promoc. O, Marcin. Ja się wam zaraz tu usunę troszeczkę. Ja sobie wezmę tylko jakiś ten, jakąś naczepę. Dobra, bo zaraz mnie wyrzucą, bo nie mam... Siema, kanał rolniczy. Zobaczę, co ja tu mam za zlecenia, żeby sobie zabrać jakieś zlecenie, żebyśmy no te tunele przejedziemy, ale będziemy stąd wypad robili, nie? 15 godzina, moi drodzy.
mnie interesuje stąd coś. Kurde, a tu same... Nie ma tu nic ciekawego? Same takie naczepy słabe? Ponigsweg? Utsioki, Finlandia jakieś? Sodanshila? Kemijärvi? Kandalaksza? O, na Kandalakszę byśmy sobie pojechali. Ja sobie na Kandalakszę wezmę. Dobra, włączę CB. Ta renówka ma zarąbisty dźwięk diesla. No, łapka poszła, Ronin. Dzięki. Każda łapka zostanie wykorzystana przeciwko wam. Basia i Piotrek, jedziemy do tuneli, tych, których zginąłem ostatnio, a z tamtych tuneli będziemy jechali na Kandalakszę. Dobra, ja włączę sobie CB. Czekajcie, tak. Gdzie tu jest ten włącznik? Chyba tu. Dobra. Czekajcie, nie, jak tu się mówi? X-em się mówi, doch. Siemanko wszystkim, kto jedzie ze mną, witam gorąco. Oczywiście najpierw opędzlujemy te tunele, a po tunelach będziemy lecieli na Kandalakszę. Ambasador jedzie. A proszę. O, Michał Lubański ma pytanko, może ktoś mu pomoże. Ja tylko się jeszcze muszę załadować. Także ja się załaduję z Polaris Lines i możemy ruszać. Siema Artur Pelikan, ja się załaduję z Polaris Lines i będziemy zaraz ruszać. Kurde, myślałem, że jakiś gabaryt wezmę, w sensie jakąś kopareczkę albo coś, a tu jakiś zwykły kontener. Latoszek sobie stoi tutaj. Ja już się załaduję i lecimy. Tamte auta wydobyłeś? Tak, nie ma ich, no jak mogą być w tamtych tunelach? Tylko, że ja nie wyjechałem, ja się tepłem, to jest nie... Moim zdaniem jest to bardzo trudne. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie, bo wiem, że kamerą zero się patrzy i można sobie na bieżąco wyjeżdżać, że tak powiem. Tutaj wszyscy już mi migają światłami. Patrzcie, jestem na takiej wyspie i mnie tu ludzie znają. Zobaczcie, to jest miazga, nie? Dobra. Umbrella Corporation. Jakaś firma. Dobra, bierzemy. Utsioki Kandalaksza. Nie mam tu czegoś do wzięcia, czegoś fajnego. Tu mam na krące. No, weźmiemy sobie na krące. Dobra. Siema Dan. Ja już się ładuję. Już się ładuję i zaraz jedziemy, bo tam wszyscy na nas czekają. I będziemy lecieć. Grzesiek Topik, czy jesteś tu? Chyba Grześka nie ma, przynajmniej go nie widziałem jeszcze. A co potrzebujesz od Grześka Topika? O, pięknie w siodełko, weszła jak w masełko. Wczoraj kiera na wieś przeszła mi koło nosa. O, za 50 euro, no ładnie. Siema Tomek. A, i Sienek jest! Siemano, panie Sienku. Siema. Już jesteś, Tuszek. No dobra. Kurde, Latoszek, Togusa, Sienek. I kto tu jeszcze jest? Mijałem tam kogoś po drodze. Tu czekajcie. Marcin jest z nami, Kacper na pewno z nami, Latoszek, Togusa, Sienek, Ambasador, Lolek. O, jest i Loluś. Siemanko, pozdrawiam. Siema. To co, ja myślę, że powoli w stronę tego tunelu możemy ruszyć, nie? Jak to tutaj szło? Poczekajcie. To mnie prowadzi na prom, a ten tunel jest... Ten tunel jest w prawo, dobra. Znany youtuber jedzie Renatą, Mateusz Soroka. Pewnie, że jadę Renatą, a czym by innym?
Lolek, to wal tam w prawo i wiesz, na tą kopalnię. Znaczy za tą kopalnią, wiesz gdzie jest tam wjazd do tunelu, nie? Kurde, będzie dzisiaj ciekawy, ja coś czuję. Ja coś czuję, że będzie ciekawy. A Lolek też ma premiumkę, zobaczcie. Renata to tylko RenchT, reszta to rysowanki z Cartoon Network. Bartek, nie gadaj. Premiumka naprawdę jest fajnie zrobiona. Zresztą Magnumka tak samo. Witam, pozdro Kamel. Witam, pozdro i również szerokości, jeżeli tam coś jedziesz. Także dzisiaj będzie grubo. Miniaturkę dałem z MTD tylko dlatego, że nie miałem miniaturki i postanowiłem, jak tu zrobimy jakieś fajne zdjęcie, to ja po prostu pod zapis, pod ten film wrzucę tą miniaturkę. Także dzisiaj będzie grubo, coś czuję. Kiedy Płaskiego złapiemy? KPR na pewno złapiemy Płaskiego. Tu Lolek w prawo bodajże, chyba. Czy jeszcze dalej? Nie, na takim skrzyżowaniu w prawo musimy jechać gdzieś. Magnumka jak u dziada, tak, ale... Tu w prawo czy nie? Jojo, tu w prawo mieliśmy jechać. Bo tam jedziesz na parking i zaraz zawrócisz. Tu dziś będzie grubo. Głównie od środka, no. Mercedes AMG, plaża Dino. Tak, plaża Dino, dokładnie, plaża Dino. Chyba plaża Dino, ja nie wiem, jak tam dojedziemy. Mam nadzieję, że tam dzisiaj dojedziemy. Przewiduję tak stream na 2 godziny, nie? Także zobaczymy, tak żeby się wyrobić, bo... No nie chcę siedzieć 3-4 godziny na streamie, bo... Jeszcze wieczór jest do posiedzenia sobie też. Chyba dobrze jadę, kurde, ale tutaj jest pięknie normalnie. Doktor Apsik, no dzięki, dzisiaj to powodzonko się przyda. Marcin Waszka, się Marcin W, siema. Jedzie tam, jadą za nami bodajże, zaraz. Ja mam wideo z trasą, jak co to możesz obejrzeć i jechać według filmu. Kurde, Mercedes, ale to nie jest takie, ja chciałem zrobić, chciałem opracować tą trasę, ale to nie jest fajne. Marcin Głębowski, Fernbusa kiedy zagram? Nie wiem, czy w ogóle zagram, wiesz? Pawbar, siemanko. Jakie to państwo? To jest Norwegia, tutaj Spitsbergen. Góra całkiem. Za 3 godziny zajdzie jak nic, ty nie gadaj tak w ogóle. Jesteśmy pod samym tunelem, zaczynamy streama. W 15 minucie, 16, 17 będziemy wjeżdżać do tunelu. Także nie powinno być źle. A ja do ATS-a dostałem już modyfikację na 1.37 i kurde, wywala mi grę z RTA, niestety. Coś mi tam jeszcze krzacze, muszę nad tym posiedzieć. Nie miałem czasu dzisiaj w ogóle. Gdzie tam, Mati, do 21? Oszalałeś, chłopie? Ale słuchaj, Mercedes. Mercedes, jeżeli masz ochotę i będziesz na bieżąco nam szybko mówił, gdzie mamy skręcać, to może nam będziesz pomagał, słuchaj, dojechać. Jeżeli byś chciał, oczywiście. Czekajcie, i teraz tu gdzieś jeszcze było... Tu się gdzieś skręcało chyba, nie? Jo, i tu w prawo bodajże. Nie. Zapsik, nie za bardzo. Jacek Śliwa, gdzie Renatka? No Renatka jest tutaj, no nie miałem miniaturki, wiesz, innej. Dodałem miniaturkę tak, żeby nawiązywała do tego, że myśmy tam byli już, ale... Siemaneczko Adrian, ale ogólnie to nie będę męczył RenchT od stencla w tunelach więcej. Będziesz miał ubaw po pachy. Omiko, siemanko. Marcin Głębowski, ale klimat, no... No, a twoje nazwisko jest adekwatne do tego, gdzie my dzisiaj wjeżdżamy. Gdzieś głęboko w ziemię normalnie wjeżdżamy. Jacek, możesz zdjęcie mi podesłać? Pewnie, że tak.
Słuchajcie, czy ktoś by chciał mnie wyprzedzić i polecieć przodem? Lolek tam się przeciska. Loluś, jedziemy z tematem, jak to się mówi. Ta uwaga, tam kamień. Na co? A na co uwaga? Kurde, będzie grubo dzisiaj. Normalnie będzie grubo. Siemo, Metalow. Coś czuję, że lepszą to byłaby magnumka, a nie premiumka. Premiumka da radę, uwierz mi. Ja premiumką bardzo dużo grałem. Gdzie live do 21? Co ty? Welcome to hell, dokładnie. Dziś jest welcome to hell. Dzisiaj to jest masakra, ale pięknie. Normalnie, mówię wam, nie, byłem na tej plaży Camerą Zero. I ta plaża to tam jest olać. Sama ta plaża, ale sam dojazd do niej. Będziemy kombinowali, będziemy Camerą Zero jeździć. Latać. Lolek, dasz się wyprzedzić? Jest lewy. Mateusz, od 15 trwa live. Tak ogólnie o 15 żeśmy ruszyli, po trochę. Siema Jarek, witam ciebie. Jacek Śliwa, spoko Jacek. Tylko Lolek, tak wiesz... Tak, nie szalej za bardzo, bo my zanim pod te góry się wszyscy wtepniemy, żebyśmy się nie zgubili. Ja nie wiem, no ty prowadzisz. No, 0 km do celu, GPS nie działa, ej. My wyjeżdżamy. Tak prowadź, Lolek, żebyśmy wyjechali na Polandzie w Wejherowie. Okej, dobra. Chłop nie wie, gdzie jechać, no a... Prosto, o, dobra, Mercedes mówi prosto. Mercedes, jakbyś mógł mówić trochę z wyprzedzeniem, gdzie... Lolek, poczekaj, Lolek, poczekaj. O, dobra, w prawo pisze, bo Mercedes tu nam będzie nas trochę kierował, on to zna tą drogę. Ja tu będę obserwował, czy Mercedes, pisz tak trochę z wyprzedzeniem, jakbyś mógł, dobra? Bo ja będę wtedy Lolka nawigował, a Lolek pewnie też czat. A gdzie jest Wejherowo? Żart. No to Bartek, słaby żart. Słaby żart, chłopie. No Maciek, myśmy już jesteśmy w tunelu, chłopie. Musisz jechać na tą dalszą, jak to się mówi, kopalnię? Na tą dalszą kopalnię musisz jechać? I z tej dalszej kopalni przed nią skręcić w prawo w drogę, która jest otwarta i tam dojedziesz do tunelu i wjedziesz. Ale wątpię, żebyś nas znalazł. O. Mercedes, prosto. Dobra, pisze prosto. Mercedes, prosto pisze Mercedes, Lolek. Ciśnij prosto. Czytasz czat, Lolek? Gdzie Tomasz? Gniewino, Wejherowo koło Gniewina. Gniewina i Rybno. No co ty gadasz? Pierwsza prawo tutaj pisze już, Mercedes. Lolek, pierwsza prawo! Panowie, puść, ja skręcę w prawo, niech Lolek cofnie, jo? A chłop nas tu prowadzi, ma nas zaprowadzi gdzieś, kurde, w ten, pod te skały. A ci tu są gdzieś przed nami, pod nami, ja nie wiem. No, ten tunel to jest labirynt. No Mati mi się też zdaje, że będzie ciekawie. Dobra, Mercedes, gdzie teraz? Prawo czy lewo?
Chłopaki tam za nami jadą, czy nie? A teraz nie mogę, kurde, zdjęcia zrobić. Jak traficie na kontrę? No nie wiem, będzie ciekawie, no będziemy... Będzie dziwnie, nie? Słonecznik się skończył, Roni. No, ty se przynieś słonecznika dużo dzisiaj. Jak trafimy na kontrę, to nie wiem, będziemy się gdzieś wymijać chyba. Chociaż tutaj na mapie w miarę widać, czy ktoś przed nami jedzie, czy nie. Teraz patrzę na Mercedesa, gdzie pisze nam, gdzie następny zjazd. Musimy. Kurde, ale tu wąsko jest. Prawo. Premiumka jak u jaśnie pana, nie jak u dziada, dokładnie. Trochę przyszoruje. Nowa kronka. Jedno na promocie nie zniknęło. Ulubione słoneczniki Bohuna. Dokładnie. A ile nas w ogóle jest tutaj teraz? Ty, zobaczcie, ile nas jest. 2, 4, 6, 8, 10, ze mną 11 na razie. Mercedes, jesteś tam? Bo ja jestem normalnie zestresowany, chłopie, teraz. Gdzie jechać? Mi się wydaje, że teraz dookoła pojechaliśmy, ale... Prawo, dobra. Dobra. Ja pierniczę, jak tu jest wąsko, ludzie. Siema argentyński, witam ciebie. Patrzcie, a ludzie tam górą jadą, ty. Beka. To nie jedziemy dookoła, bo przynajmniej widzimy swój ogon. No Mati, no ale to tak każdy się może pomylić. My też możemy się tak pomylić. O, patrzcie, tu Togusa przed nami gdzieś jedzie. Ty, Togusa jechał. Ty, to my dookoła jedziemy. Teraz w lewo. Ty, a to czemu Togusa przed nami jechał teraz? Coś mi się tutaj... A, zawiesił się, okej. Ej, co trzeba zrobić, żeby za zlecenie mieć po 150 tysięcy? A to chyba nie jest nic trudnego do zrobienia. Wy chcecie powiedzieć, że Togusa już tu przede mną jechał? To on jakoś inną drogę zna może? On tam nie jeździł tak dookoła? Halo, halo, czy Sibi tutaj łapie? Czy wszyscy mnie słyszą? O, no to dobrze. Łapie. Filip Ziętara, to jest dodatek promoc. A to Gusa tu już chyba jest, czekajcie. To jest dodatek promoc tunelowe szczury. To Gusa, tu było w prawo. Do Wejherowa przez Rumunię wymagane DLC, tak Bartek? Mercedes, dzisiaj normalnie cały czat na ciebie liczy, chłopie. Ponad 100 osób. I teraz dawaj, gdzie tutaj skręcamy, ej? Lewo. Normalnie wszyscy na ciebie liczą. Tu tak nisko widzę, że ten głaz, tutaj żeśmy też jeszcze chyba nie przejeżdżali. Tak, gra Simsy z dodatkiem Dziadtrans. Nie, z dodatkiem, tak jak Sienek mówi, tunelowe szczury. Kurde, blade, normalnie spotniałem pod paszką aż. Siema Władysław 34. Prawo znowuż mówisz?
Kurde, ale powiedzcie mi, jak oni tutaj trafiają, ci co to zrobili? Oni mają tu jakieś na pewno ukryte takie, gdzie oni poznają, gdzie skręcić. Kacper Zarzyk, zgubiliśmy się, Dandy. Mercedes, i teraz powiedz, że ich wkręcasz. Tak. Bo jest tam sam labirynt, co był ostatnio, no. Gdzie można zamówić piwo z dowozem? This road is blocked by stones. A, ta droga jest zablokowana przez kamienie. No dobra, no ale póki co czekajcie. Trzeba zobaczyć wtedy kamerą zero. Może chłop naprawdę nas wrobił. Nie, no nie jest zablokowana, bo tutaj jest droga. Chętnie tam pojadę, bo nigdy nie byłem. No, powiem ci, ja też. Tylko, że już teraz to się robi. No dobra, spróbuję. Nie ma tutaj na razie. Car Track 2. No spróbujemy, zobaczymy, no. Póki co, Mercedes, jak jeszcze możesz, to nam podpowiadaj, jeżeli... Bo mi się wydaje, że tu... Ale nie, tu byliśmy chyba w tą stronę, żeśmy jechali. Mi się wydaje, że krążymy. Uszkodzenia naczepy 1%. Dobra, i teraz? W lewo czy w prawo jeden dziad. Prosto, no ale to tutaj prosto, to jeden czort, tam dalej w prawo, jo? No zobaczymy. Siema, Szymon Wiat. No grubo jest, dzisiaj powiem wam, grubo jest. Teraz pewnie w prawo, nie? Szczury w kanale straciły orientację, no chłopie. Prawo, dobra. Zobaczymy, no. A, ja jestem w stanie zaufać, nie mam nic do stracenia w sumie. Tylko czy wszyscy chłopaki za mną jadą, bo tam widzę tylko na razie dwóch jest za mną, ej. Ty, Lolek, oni się wszyscy zgubili, chłopie. Ile tam za nami jest? Jedna osoba jedzie. No właśnie, oni się zgubili. Siema, Rafix. No i ono, teraz już nic nie zrobimy, nie? Nie znajdziemy ich, bo teraz szukając innych sami się zgubimy. A Kuba, Kacper Zarzek mówił, właśnie, ja nie spojrzałem. 1 jedzie, reszta zgubiona. Dandy, my tu mamy klienta, który cofa przez cały tunel. A gdzie? Ty, a gdzie byście zostali? Bo was tu w ogóle nigdzie nie ma. W tunelu. Ty, nie uwierzysz, ja też, to jesteśmy w tym samym miejscu. Ja pierdolę, a my jeszcze na siebie wpadniemy, to by były jaja. Siema, grotołazy, siema, grotojeźdźcy chyba. Dobra, ale póki co jest nas chociaż trzech. Trzech przeżyje w razie co. Gdy szukanie Pokemonów wejdzie... Lolek, czytałeś? Gdy szukanie Pokemonów wejdzie za mocno. Tak, normalnie. Andrzej, no, bójka Bohuna nie ma. No chyba nie ma, a szkoda, kurde, byłoby ciekawie. Tu by się działo. Jeszcze więcej niż się dzieje chyba. Wszyscy się pogubili. Nie, trójka przeżyła. Jesteśmy w czarnej dziurze, można powiedzieć. Lolek, czemu mnie bijesz? Może zahamował. Może tak z nienacka na Jacka zahamował. Mortal Kombat. No, to jest normalnie Mortal Kombat. Teraz muszę powoli jechać, żeby chociaż ta dwójka za mną się nie zgubiła. Też Lolek raczej nie, ale ten jeszcze kolejny. Przejdź tam do góry. No grzeje, kurde, ale ja nie chcę, żebyście jeszcze wy się zgubili, a my zaraz wpadniemy na tych, co się zgubili, ty, na czołówę. Ambasador, lipo. Czekaj, bo tam jeden został z naszej trójki.
Myślisz, Lolek, że my damy radę dojechać dzisiaj? Damy radę. A, no tu kamienie to... Chcesz dzisiaj tutaj kandalaszy dojechać? No chociaż w jej stronę pojedziemy, nie? Jeżeli stąd wyjedziemy w ogóle. Wójciu, by klął? Nie klął by, co ty? Damy radę. Szymon Wiatr, gdzie to jest? To jest jak z Kirkenes, płyniesz do góry do... Longyearbyen, czy jakoś to się nazywa. Na Spitsbergen lecisz do góry, jest wyspa. I na tej wyspie właśnie masz tam... Dwa tunele masz. Ten jeden to jest gorszy, którym my teraz jedziemy, a drugi masz taki w miarę fajny. Jajka z Wielkanocy jeszcze szukamy. No może jajka z gdybyśmy znaleźli, to było fajnie. Prosto pisze. Siema, pozdro z UK, Popek 78. Panowie, tutaj prosto lecimy, nie? Dobra. Poczekaj, bo zaraz mi napisze, czy tu skręcamy, czy dalej prosto. Dobra, dalej prosto pisze, to jedziemy prosto. To jest tam, gdzie jej wywiało w kanał. Lepiej na piechotę niż ciągnik rysować. No, Greg, w sumie racja, ale... Ale jest spokoj. Ej, teraz gdzie, kurde? Czekajcie, bo znowu stoimy. Prosto i drugie w lewo, dobra, prosto i w lewo. No gdzie? Konrad Bałakier, siemanko. A tam z przodu widać kolejne trzy ciężarówki. Lolek, a za tobą jest ten ktoś, kto za nami jedzie? Tak, cały czas. A jo, teraz widzę. A przed nami po lewo są ci, co się zgubili. Konrad Boaker, co tam? Na mapie ich widać. No widać ich, Omiko, właśnie widać ich. Trochę żeśmy dupy dali. Ja następnym razem musimy jeszcze, muszę wolno jechać. Popek, dzięki bardzo. Szerokości się nam w tym momencie przyda. Hamulujemy. Lewo. Dobra, w lewo skręcamy. Renuwa jak u dziada, tak. Ale ktoś się nad tym nieźle napracował, nie? Naprawdę ktoś się nad tym nieźle musiał nasiedzieć, żeby to tak wyglądało. Po prostu zarąbiście. Gdzie tu? Nie ma, nie byłbym szans trafić. Tak powinni tych z wiejskiej zwały wywieźć. Może by się tam zgubili, no. Konrad Bałakier, tam ci się wkurzyli. Lewo. Teraz w lewo, panowie. Z naprzeciwka może Lucius ktoś jechać, bo my jesteśmy na multiplayerze. No jeszcze wody brakuje w kanale. Dokładnie. Ten za tobą musi nas trochę nadgonić, bo ja widzę, że jest tak kawałek od ciebie. Teraz prosto mówisz, tak? Mercedes. Polecimy prosto. Szymon, a masz pobrane promoda, że ty chcesz dołączyć? Musisz mieć pobrane najpierw mapę promoda. Nie wiem, czy tam mieliśmy skręcić w prawo, czy prosto. Pisał, że prosto. Słuchajcie, tylko przestańcie pisać mi tu w prawo, w lewo, bo Mercedes tylko pisze, gdzie mamy jechać, dobra? Tą kolumnę z prezydentem tutaj. Troszeczkę lepiej mnie słychać teraz? Nie, no spoko cię słychać.
Kurde, Mercedes, ale tam było w prawo, tak? Ja nie wiem, czy to nie... Ja nie wiem, czy to nie było tam w prawo, kurde, ja pojechałem prosto. To możemy cofnąć, bo nas jest niedużo. Weź Dandrak na szybko, lepiej OMSI2 czy Fernbus? Cukrzyk, zależy co wolisz. W prawo pod górę. Dobra, w prawo pod górę tu piszę. Tu, no, na czacie. Znowu jakiś sorbet. Ej, to tam było w prawo, kurde, słuchajcie, to wiecie co? My tu zawrócimy, tutaj wycofamy po kolei i wtedy pojedziemy do tyłu, tak jak teraz stoimy, pojedziemy do tyłu, w lewo i w lewo chyba. Dobra. To najpierw ja wycofam, jo, tutaj i wtedy wy, jo. No, dobra. Po prostu... A, bo tu już nawet skały są, dobra. F9 będzie bez pitolenia. F9 argentyński nie działa na multi. Znaczy F9 działa, kamera 0 działa, ale F9 nie działa. Trochę przyszorowałem ją, a co tam? Mercedes, ogarniesz tam, jak będziemy wracali, gdzie mamy skręcić? Dobra, Lolek, łam się. A, Lolek już jest, dobra, dobra. Dzięki za Fred Beer Art, dzięki za suba. Dzięki za suba. Mercedes, dasz radę tam ogarnąć? Jak będziemy wracali, to w lewo i pierwsza albo druga w lewo, bo tam były dwie wtedy. Jakbyś napisał, czy pierwsza w lewo, czy druga w lewo tam dalej, to bym był dźwięczny. A ja sobie tak zobaczę, bo tu będziemy wracali. Tu, wtedy tu w lewo. I on mówił w prawo pod górę, no to chyba tu. Druga w lewo, dobra. Dobra, Gabriel tu pisze druga w lewo, zobaczymy, Gabriel. Druga w lewo, a to wszystko się tu... Druga w lewo to jest bez sensu, bo to my byśmy tu jechali. To tu wyjedziemy z powrotem. Pierwsza w lewo, no właśnie, dzięki Mercedes. Jeszcze się podcofałem, Lolek. Możesz jeszcze trochę. Chociaż poczekaj, ja trochę jeszcze się tutaj poprawię i wejdę jeszcze dalej tam do tyłu. Pierwsza w lewo teraz. Chłopaki, Alek i Gabriel, jak będziecie dalej tutaj pisali, to zaraz zostaniecie uciszeni troszeczkę. Powiedziałem jasno i wyraźnie. Jeden nam pomaga na razie.
Jarek, zobaczymy. Mateo, siemano, ale manewry dzisiaj. Dobrze, że tylko... Gdzie reszta zginęła, Mateo? W tunelach, chłopie. O, Miko, YouTube, ktoś tam jedzie. A, ktoś tam jedzie, jo. Zobaczcie, z przodu... Ej, ktoś jedzie chyba z przodu. Dobra, teraz... D, jedź prosto i pierwsza w lewo. Ja nigdy, Mateo, kolegów. Lecimy. Teraz czekajcie, on tu pisał pierwsza w lewo teraz, jo? Wypuść drona. Z kodą by było git, no. Mógłbym trochę tu popilnować. Rafix. Nie, Rafix, nie trzeba. Jest i Togusa. Siema Togusa. Będzie pod górę Mercedes, mówisz. Okej. Okay. Tylko Mercedes tak pilnuj trochę z wyprzedzeniem, bo tam D jedzie powoli. Na spokojnie sobie jedziemy. Jedziemy. Siema, co mnie ominęło? XM Games, nie ominęło ci nic. Od 15 stream trwa. Dawid Niemirowski, siemka. Uważaj, żebyś się nie zgubił. Lolek, mi nie da się zgubić teraz. Dobra, i teraz jedziemy pod górę. Siemka, Arkusz, siemka. Tu Mercedes pisze, jak dojedziecie do tego zjazdu w lewo, to mówcie pierwsza w lewo. Lewo. Wszyscy w kanale, nikt się nie umie znaleźć, ale już jest nas czterech. Już są cztery ciężarówki z 11, to już jest dobrze powoli. Wiktor, no co cię ominęło? No chłopie, tutaj dzisiaj walka o przetrwanie jest. Brak paliwa, brak powietrza, brak jedzenia. Niedługo będziemy się nawzajem zjadać i ropę sobie spijać. Staś Szałek, do końca live'a będzie live. A o której to będzie, nie wiem. Kaśka, nie działaj, każdy błądź. Dokładnie, Mateo, to jest masakra po prostu. Ale zobacz, tam jakieś kropeczki gdzieś są. Chłopaki może się tu znajdą. Światełko w tunelu, powiadasz. Tak, światełko w tunelu. Do końca tej drogi Mercedes pisze i w lewo skręcamy, panowie. Arkusz, głupie pytania były, są i będą, chłopie. Zawsze, zobacz, ile jest. 150 osób prawie jest. To zawsze się zaczynają głupie pytania powyżej stówki już. Robert, po co te głupie pytania, do której live? No, na czołówkę wam wylecę i wtedy dopiero będzie. No, wtedy będzie. Czekajcie, to Gusa jest za mną? Jest za mną to Gusa, jest elegancko. Słonecików nie było, to dużo wafelków, Ronin, potrzebujesz. Chociaż może dojedziemy w miarę. Patrzcie, tam ktoś zielony nawet jest po lewo w tunelach. Ja mówię, z 11 czterech dojedzie, reszta zginie po prostu. Ale jest to poświęcenie. Ja powinienem przed wjazdem do tunelu powiedzieć, wiem, że wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Tak powinienem powiedzieć. Masz dużo wafelków, starczy. No to okej, okay. Ja już kawę dopijam.
jakie tu manewry, zobaczcie, jak to od razu widać, że ludzie jeżdżą dużo w ETS-ie. Nadrzucają, tu, pyk, żeby nie zahaczyć. To jest piękne właśnie w tej grze. Droga bez powrotu, no fajny film, Mirosław. Tomasz, którą kawkę, szóstą? Nie, dzisiaj druga kawka. Mamy prosto i w prawo, Mercedes. W prawo Mercedes pisze. A siema Mirek w ogóle. Ale fajny film, Droga bez powrotu, nie? Taki trochę z jajem, taka bajka, ale zarąbisty film. Najpierw u Gitiego, a teraz tutaj. No, Adia, widzisz. Ty, a tam na wprost ktoś był. Zobaczcie, tam zielony. Może to Sienek tam jest. Sienek, walcz, chłopie. Ja to bez nawigacji takiej, że ktoś mi mówi, gdzie jechać, to gdzie tu wyjechać, chłopie? Czwarta kawa, druga szlugów rama. Nie, no ja nie palę akurat. Ale kawy czasami piję za dużo. Teraz będzie w lewo tam D, pisze Mercedes. Dobra, lecim. Rozbrajanie bomby, niebieski czy argentyński, dosłownie, to tak brzmi. Patrzcie, jest nas czwórka, a patrzcie tam gdzieś, to ja myślę Sienek tam jest. Ty, my nie trafimy go? Nie, to jest chyba tak zrobione, że tu chyba się te drogi aż tak na siebie nie nakładają, nie? Uszkodzenia naczepy 2%. Prosto. Ja pitole, patrzcie jak tu jest nisko wszędzie, elegancko. Krzysztof Roszek, siemaneczko, witam cię. Po lewej jest Sienek. No gdzieś tam Sienek się kręci blisko nas. Widać, że on też próbuje do nas dojechać. Elegancko, no elegancko. Tutaj nic na razie nie pisze. Czekamy. Zaraz zobaczymy. Mercedes, jak teraz? A teraz pisał, że w prawo. Siema, ja będę mało pisać, bo jem lody. Nie wyjechałem, Walu. W prawo, panowie, w prawo. Nie wyjechałem, Walu. Tepłem się do tego. Tu jest po prostu wyjechać stąd. Wiesz, to kamerą zero, co chwilę by trzeba było latać. I następna też w prawo. I tam jest zawał. Ty to, Sienek, do nas mówiłeś? Tak, mówiłem do was, że tą drogą, którą teraz jedziecie, to w prawo macie w zawał. Możecie pojechać później tylko w lewo. A, no to już jest, wtedy blisko, bo ja wiem, że stamtąd, jak się wyjeżdża z tej plaży, to zawały blokują inne wyjazdy. No i teraz już Mercedes. Teraz Mercedes pisze w lewo i mi się wydaje, że już jesteśmy blisko. To gusa coś ci gaśnie? Ale głęboko, no Marcin Głębowski, głęboko, żebyś wiedział. A kiedy właśnie MTD? Nie wiem, Walu, na razie nie. Odcinek zrobię z MTD, wiesz? No, tu jest zawał. Proszę. Ej, tam ktoś był, czy co? Kacper. Siema Kacper, miło cię widzieć, chociaż zza kamieni. Siema, jak tam mija Dzionek? X-M Games, fajnie, no teraz jest zarąbiście, powiem ci.
Kasper się śmieje tylko. No, tak to jest. Jak się Dendiego puści przodem. Będzie walił odcinek z MTD, no, a czemu miałby nie być? Tu też zawał? No zarąbiście chłopaki to zrobili. Kamil Sulski, jak mi mija weekend? No widzisz, no mi się nawet jeszcze dobrze nie zaczął. Ja mam weekend praktycznie do środy, do wieczora. A no my już jesteśmy tu wtedy na miejscu. Ja nie dałem rady, jestem w mieście. Do tego kanału pasowałby groszek. Tak, Jarek. Groszek i przyczepa ziarna, żeby było co jeść. W jakim mieście jesteście? Kamil, no jesteśmy w Norwegii, u góry tam, na Spitsbergenie, na wyspie. No, argentyński taki to pożyje. Gorzej jak wypłata przychodzi. Taki to nie ma szans na przeżycie. Sto łapek w górę. Dzięki bardzo za łapki oczywiście. Jakby nie było tego, co tam mówią, co niektórzy, że to niby zwiększa zasięgi. Zarzek, musiałbyś w Kirkenes być i przepłynąć na drugą stronę promem, do góry. Ten wentylator z groszka by się przydał, dokładnie. Gdzie jedziesz, Mati? Jadę na tą ukrytą plażę, nie wiem jak to się nazywa. Ale powiedzcie, że tu jest szansa dojechać w ogóle bez żadnego GPS-a. Tu jest ciężko dojechać, bez kamery zero. Tak. I ujrzał pan pracę naszą i był zadowolony, a zapytawszy o zarobki nasze, usiadł i zapłakał. Tak to jest. Super to wygląda, tak. Jaka to jest mapa? Promoc. Oj, tu będzie chyba już ten wodospad, albo był, czy ja go nie zauważyłem przez to, że tu ukryta może plaża nudystów, no. Tam jak będzie gdzieś wodospad, to byśmy sobie przy nim zdjęcie zrobili. Bo tu wiem, że wodospad jest. Adiadny i sznur? Ariadny chyba, czy jak? Ty już jak jedziesz 50 minut? No tak, no. Walu, zobaczymy. Nie mogę ci obiecać, co będzie na następnym live'ie, bo nie wiem, ale... A, fik. Nie wiem, nie myślę, wiesz, o kolejnym live'ie, bo ten się jeszcze nie skończył. Ariadny, no tak mi się wydawało, chociaż tak słabo... Z tym cytatem, no. Jeździsz, byłem na wodospadzie, ale... W RL? Kurde blady, ale tu jest droga, ja pierdzielę. No ale już jesteśmy, tak mi się wydaje, blisko. To jest już ta taka prosta, tam będzie chyba jeszcze w prawo i w lewo, albo w lewo. W realu, nie w grze, no. W lewo jedziemy. Tim, 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 tim. Ja zacząłem czytać, myślałem, że na wodospadzie w 19 na Felsbrunn. Patrzcie, przed nami gdzieś tam chłopaki są u góry, kurde, zgubieni, zieloni. A nie, to jest ten z tym, Lolek z tym, a ja już myślałem, że tam ktoś przed nami jest u góry. A co to, Wisłostrada? Tak. Oskar, siemanko. Oj panie, i teraz zobacz jakie tu zjazdy są. Pięknie, pięknie jest.
Szukamy złotego garnca ze złotem. Zarzyk, nie wiesz co zrobić. No to jest grubo, Zarzyk. Ja ci powiem, w zeszłym tygodniu poległem, ale no tutaj dalej dałem dupy, że za szybko żeśmy jechali. Ale wy też nie wołacie przez CB radio. Jak ktoś kogoś traci z zasięgu wzroku, to powinien też przez CB wołać. I wyjechaliście. Ale ten wodospad jeszcze gdzieś tu musi być, bo ja wiem, że on po drodze jest. O, i macie, no. Mercedes, dzisiaj zrobiłeś kawał dobrej roboty, chłopie, naprawdę. Kamildriver.pl, siemanko. Słuchajcie, wiekopomna chwila, wyjeżdżamy z tego tunelu, złotego pociągu. Nie, wystarczyłby ten garnek. A jak są, teraz wyjedziemy? Wolę się o to nie pytać, Lolek. Mateusz Official, siema. No Mercedes, dzięki bardzo. Naprawdę dzisiaj nam pomogłeś. Zaoszczędziłeś nam bardzo dużo czasu, bo byśmy tu pewnie naprawdę 3 godziny jeździli. Lolek przywalił. Trzy i pół godziny i się poddałeś, no bo to jest Teraz ktoś we mnie z tyłu walnie. A, widzicie, mówiłem, że we mnie walnie, bo... Aż się chłop złożył, zobaczcie. No, trzymaj się, Walu. Ej, czemu ty włączasz to? Ty, no i nie było tego wodospadu. Ciofniesz tam do tyłu trochę? A no do przodu nie da się chyba. Lolek, dawaj do tyłu trochę. No Dan, cofnij trochę, wyprostuj, cofnij skręcając koła w prawo, żebyś trochę wyprostował zestaw. To wodospad w cieło, tak Roni, gdzieś żeśmy go, Lolek przywalił, a Dandę zamienił kolor na reni z zielonego na plastikowy. Cię chłop zablokował, za szybko skręcił. D, masz włączone blokadę dyferencjału, skręć koła i cofaj. Silver Woman, siemanko. No, coś tu chłop utknął i to bardzo. Dawaj linkę, wyciągaj go. Niech go ktoś puknie, tak. Po plaży tunel? No chyba tunel, nie? Lolek, a może by go spróbować trochę popchnąć? Poświęcę tą premium. Ktoś
No i teraz w lewo koła, myk i wyciągaj tą naczepę, chopie. Bo my to będziemy do jutra stali. Dobra, jedź, Lolek, jedź, on już wyjechał. Ja będę oglądał was, bo mam dość tych tuneli, haha. Poszło, no musi iść, kurde. Chłop się trochę zawiesił, bo tu jest chyba taki wyjazd trochę kijowy. To trzeba tak na prosto wylecieć, o, i wtedy tu elegancko. Tak, tam jest taki wyjazd właśnie. Ale tu pięknie, panie! Się poblokowali, już jest wszystko okej. Diable, tu kuń biegnie. Trzeba trochę do wody wjechać. Dobra, panowie, to rozstawiać namioty, wyciągać grille i czekamy na resztę. Co to pływa? Nie wiem, jakieś łabędzie, dinozaury takie połączone z dinozaurem czy coś? Nie wiem. I dup konia. Dobra, to trzeba teraz zobaczyć, słuchajcie. Zobacz na lewo krowy. Właśnie musimy tu się w ogóle przejść, co oni tutaj mają zrobione, słuchajcie. Jeszcze się okaże, że wejście, jakaś ukryta komnata, Silver Dragon, tak, podróż do wnętrza ziemi normalnie. Tu jakieś kamienie. No tak, tak se, no, żadnego złota tu kurde nie ma niestety, myślałem, że tu będzie jakieś złoto. Gdzie to jest Przemek Karpet? Na Promodzie u góry, na Spitsbergenie. O, tu jest coś napisane. Well, sort of, not really. Never heard of science. Snæfellsjökull. Wonderful creature. Dobra, zobaczymy, co tu jeszcze jest z drugiej strony. Panie, kunie latają. Przemek Karpet, pokażesz na mapie? Pewnie, że pokażę na mapie, Przemek. Już sekunda, daj mi tylko się tu rozejrzeć. Tak, chciałem zobaczyć, czy tu coś jest w ogóle, ale chyba tylko się dojeżdża. Tu jakieś kaktusy, proszę bardzo. Kaktusy bezkłuciowe. Na lewo krowy pod górą. Gdzie na lewo krowy pod górą masz? Gdzie masz na lewo krowy pod jakąś górą? O. Dobra, na lewo idź, tam obok góry są. No przecież ja tu byłem już, chyba mi się wydaje. Co tu jest, ej? Ej, tu jest droga. No ładnie, no ładnie. Chłopaki, widzieliście tutaj? Na lewo od naszych samochodów jest taka droga. Ja. Proszę, to huśtawka jest. No, wychodzimy stąd, one tam są zajęte. XD. Dobra, a czy ktoś jeszcze z nami jest tam blisko nas gdzieś? Zniknęli z taba, czyli co, zrezygnowali? No albo ten, dystans, jesteśmy za daleko. To co, wracamy, panowie, tunelem? Tylko D, chodź tu podjedź, zrobimy chociaż jakieś zdjęcie czterech tych, co przeżyło. Ej. Cyk, to.
D chyba ma problemy z silnikiem. Ktoś go za mocno uderzył z tyłu. Jarek, krowa na huśtawce, Zarzyk, czekajcie, czterech tych, co przeżyło, bo wyszedłem z MP i się przyniosę do was. A Kuba, tak, to do kitu. Zrobisz focio poka mapę. A, mapę, dobra, proszę bardzo, zobaczcie, gdzie jestem na mapie. Patrzcie, jak to jest daleko od w ogóle, jak to jest daleko od punktów, tu żeśmy wjechali do tunelu i tu żeśmy aż dojechali. Niech wpiszę fix, a właśnie. DE, wpisz sobie na czacie ukośnik fix i będziesz naprawiony. I ja, i lolka wywaliło. Kurde, lolka wywaliło teraz. Czterech tych, co przeżyło. Wpisali fix i lolek oberwał. Nie no, zaraz się chyba ogarnie, nie? Kurde, ale naprawdę tu nikogo nie ma z nami? Wszyscy zrezygnowali, kurde, no. Miało być tak fajnie, a wyszło jak zawsze. Mercedes, dawaj, bo będziemy wracać jak tego. Powracam. To dawaj, Loluś, dawaj. To dawaj, Mercedes. Już dlaczego byś nie mógł dołączyć? Lolek, przytulkaj się do nas trochę. Oto Mercedes, to my będziemy już wracali, chłopie. Zrobimy zaraz picture'a i będziemy wracali. Silver Dragon, te dwie gry. Mercedes, a to następne, no spoko. Po wodzie tam można jeździć. Tak, ja wiem, że można jeździć po wodzie. Zrobimy sobie zdjęcie. Takie ładne z łabędziami. Teraz ten kuń tam przybiegnie i z tym kuniem tam zrobimy zdjęcie, jeżeli go złapie w ogóle. Nie. Dobra. To co, panowie, próbujemy wracać przez tunele? Chyba to nam zostaje. No to leć, Loluś. Siema, Max Lisowski, witam. Tylko ja nie wiem, jak jechać. A ty myślisz, że ja wiem? Tak jak żeśmy przyjechali, Lolek, jedź. Silver Woman, no zgadza się, zarąbista droga, naprawdę. Teraz trzeba się tam wbić, tak w miarę. Od razu trzeba tu włączyć sobie blokadę. Coś widzę, że to nie będzie takie proste tam wjechać. Maciek, ale co mnie to teraz obchodzi, chłopie, kto ma live'a? No co mnie to teraz interere? No, to ja sobie sam mogę zobaczyć, kto ma live'a. Witam z powrotem. Siema, Kacper, siema. Powrotna droga będzie gorsza i zaraz mnie dupnie? Nie, dobrze jest, zmieścił się skubaniec.
ty, nie mogę wjechać, haczy. No bo mi się wydaje, że tu od lewej, od prawej strony bardziej powinieneś wjechać. Mi się wydaje, że właśnie powinieneś tu jechać od prawej strony, aż od tej trawy, wiesz? Bo tu jest ta... Tu, ty teraz cały czas jeździsz po takiej górze. Potrzymaj mi piwo, Lolek. Niby nigdzie. W tym samym miejscu stał. To jest takie głupie miejsce tam, ale dobre, da radę. Lolek tutaj argentyński pisze, żeś przytrzymał scrolle i wygładził teren. Mateusz TV, siemanko. Mateusz, teraz wracam. Siema, Mefisto. Teraz jeszcze poczekamy, aż tamta dwójka wleci, nie? Ktoś z przodu? Nie ma nikogo z przodu. Ogólnie nikogo tu na mapie nie ma, wszyscy wyszli. Dzisiaj trochę lipnie, trochę to słabo zadziałało. Powinniśmy się trzymać w kupie i na CB Radio do siebie mówić, że gubimy się. No długi jest piorun ten tunel, długi, długi. Ta Scania mi się wydaje pod gabaryt, ona jest jeszcze gorzej tu ma z tymi dodatkowymi osiami niż tak, wiesz. Klaustrofobii Silver Woman, no, nie jest tak źle, ty. Spoko jest. Było widać, że ktoś przed nami. Być może kogoś spotkamy. Alek, X-em mówisz. Przyciskasz X, zapala ci się taki mikrofonik, głośniczek po prawej stronie na ekranie. A tu ci się czerwone robią te kontrolki przy CB Radio. Polander jeszcze walczy w tunelu argentyński. O! O, może spotkamy go. Pójdziemy zobaczyć, jak chłopaki sobie tu radzą. Wiem, że szukałem trochę, ale jestem. Kacper Zarzyk. A, Kacper jest, proszę bardzo. Dodajmy mu otuchy.
A możesz sobie D podnieść osie w naczepie bądź w ciągniku, to weź tam pomóż sobie tym, bo też jak podniesiesz, to powinno być lepiej. No i blokada dyfra obowiązkowo, nie? Dodajmy mu otuchy, argentyński już się śmieje. Chłopaki, popchnijcie go tam może z tyłu, tak trochę z rozpędu. Bartłomiej, nie syto, siemano. Tak kilka razy i on wjedzie, sobie fixa wpiszecie najwyżej wszyscy. Patrzcie. O! Każde uderzenie parę centymetrów. Siema, węgielek. Co tu się od Janie Pawła Bartłomiej, no? Odczepić naczepy i baczki i bączki na plaży, tak. Kurde, ciężko, ciężko. Chłopak nie da rady tu wjechać. Ja mówię, tam trzeba wjechać od trawy i z rozpędu i bardzo, bardzo prawej strony, a on tak wjechał trochę na wprost i nie da rady po prostu. Kibicujesz? No lipa jest, lipa. Nie no, samym ciągnikiem to ty nic nie zrobisz. To jest zawsze chyba trochę więcej kół, które niby... On po prostu źle wjechał moim zdaniem. Powinien bardziej od... Chociaż nie, ale... To jest jeszcze lipa, że ta naczepa ma... Zajedzie z kaniule. Ilu was tam chce wjechać? No, ogólnie jeszcze trzech, ale ten jeden teraz zablokował tunel, no. No, do prawej powinien wjechać. Kurde, lolu, ślipa, on tam nie może wjechać, utknął na dobrej. Weź głośniej, bo ja cię w ogóle nie słyszę. Mówię, że niech sobie może ładunek anuluje. O, właśnie. No ale jak on ma swoją naczepę? Aha, to może ją odstawić pod F7. Ty, słyszysz D? To weź ten ładunek anuluj i naczepę odstaw. Tu już ktoś chyba jedzie, bo tu się pojawiają nam, ej. Na tabie się nam pojawiają, ale nie wiadomo, gdzie oni są. Ty, jak się zapytałem, to... Lolek, ja cię czasami w ogóle nie słyszę. Ty musisz ten mikrofon mieć bliżej. Wie, że jak się zablokujemy, to będzie śmiesznie. To będzie grubo wtedy. No, masakra. Nie wiem, muszę pobawić się tym mikrofonem. A wszyscy nasi z tej plaży wjechali, czy jeszcze nie? Chyba tak, tak mi się wydaje. Czekaj, sprawdzę kamerą zer.
Tam Togusa powinien być i jeszcze ktoś. Togusa został na tym wieście. Siema, Witek. No nie no, Bartłomiej... A nie, czekaj. Lucius, my już wyjeżdżamy z tej plaży, chłopie. Czekaj, bo ja się nie mogę znaleźć. Tam w ogóle zanim gościł tą Skodą stoi na tej plaży. Oj, no to Gusa ty w ogóle wjechałeś krzywo. To Gusa, anuluj ten ładunek i odstaw naczepę, bo my tu będziemy czekać do usranej śmierci teraz. A już chyba ktoś z przodu jedzie. Siwy dym. Panowie, ruszamy powoli. Mam trasę na wyjazd teraz, Mercedes. A, dobra, Mercedes, dawaj, dajesz, chłopie. Teraz dopiero się jazda zacznie. Mercedes już tu pisze na czacie, że ma trasę na wyjazd. To elegancko. Jakby co, to teraz w prawo, kto nie czyta czatu, nie? TSN Otru, siemanko. Jakbyście tracili w ogóle na tabie z oczu mnie czy Lolka, to krzyczcie tam z tyłu na tym, na CB. A TSN, no sorry, ale tak zaabsorbowany tu jestem tym wszystkim, co się dzieje, że ciężko mi jest, wiesz, tak na bieżąco ogarnąć. Jadą z przodu? No pewnie ktoś jedzie z przodu. Myślę, że gdzieś się tu będziemy wymijać. Kiedy konwój bez promocja, kanał rolniczy? Nie wiem. Bo walka ostra idzie o każdy metr. Ej, no ale póki co jeszcze nikogo i tam gdzieś są, no ale nie wiadomo gdzie oni są. Ale dojechaliśmy, fajnie. Mercedes nas dzisiaj pokierował, naprawdę było zarąbiście. Trzy tony na pacę? Cztery. Weź tam denny chwilę, poczekaj, bo się tu zbloka. Tak, ja czekam tu na zjeździe, teraz w prawo skręcamy. O, już tam z przodu się dym robi. Okej, dobra. Pachlam, pachlam. Chodźcie, przejdziemy. Przejdźmy na kanał ósmy, dobra, panowie? Słyszycie? Na kanał 8. Okej. A gdzie tu się to klika, żeby przejść niżej? Kurde blade, jak to jest... Dobra, słyszycie mnie teraz na ósemce?
Ja cię słyszę i przez chwilę. Kacper słyszy, wszyscy słyszą. Możemy ruszać? Ciężko trafić tam z tą zmianą kanału. No, tu jest jakoś dziwnie. Ale da radę ogólnie, nie jest to niemożliwe. Andrzeju, nie denerwuj się, no. Te wielkie kółko mówisz? Te wielkie kółko to jest wyłączanie bodajże. Drop Live ZSW na serwerze Simulation. Kacper, nie mówcie mi takich rzeczy. Simulation 1 to jest bez promoda całkiem. Był niedawno live na tym. Siema. Był niedawno live na tym, na Simulation 1. No ale widzisz, na Simulation 1 nie byłoby czegoś takiego, jak tu jest. Lewo. Teraz będziemy skręcali w lewo, panowie, kto tam za mną jest. Mam nadzieję, że nikt tu za nami nie jedzie. Przed nami znaczy się, że nikt nie jedzie. A trzeba się napić. GPS w tunelu widzi ciemność. No, GPS, jak wyjedziesz poza mapę, zawsze widzi ciemność. Polander, Kacper, Lolek, Togusa i Dek jadą z nami. No, czyli ogólnie, no, to kto tam do nas dołączył? Nie wiem, kto tam do nas dołączył, się tepnął. O, tu jest chyba wodospad. Panowie, czekajcie, przy tym wodospadzie zdjęcie musi być. Ja cały czas was gonię, ale nie mogę was znaleźć. A ty gdzie jesteś ogólnie? Ty z plaży wyjechałeś, czy gdzie? Nie, jadę w kierunku was, na plażę i gdzieś na górze jestem. Witam dawno mnie. Kacper Falkowski, siemano. Ciemno, ciemność widzę. A te tunele da... Skrót, Lucius? Jaki skrót? Nie! To będzie wesoło. To będzie wesoło, jak na siebie wpadniemy. Może Polander na siebie wpadniemy za chwilę, ej. To mi się podoba. 139 osób, 139 łapek. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję wszystkim. Zostawienie łapeczki. Ronin, twoja kobieta jest najpiękniejsza na świecie? No na pewno. Wcale w to nie wątpię. Tak samo jak moja jest dla mnie. Każdego innego jest dla niego najpiękniejsza, nie? Dobra. Witek, cała przyjemność po naszej stronie. Dobra. Czekajcie, może tam ktoś będzie, Ronin. Ty, czekajcie, tam ktoś jest? Nie. Tam chłopaki, jak chcecie sobie po kamyczku weźcie.
Kanał rolniczy skąd info? Ja nie słucham takich informacji. Prosto teraz, no. Ktoś tam z przodu jest, może to jest Polander, kurde, no. Ale by była beka, jakbyśmy trafili. To by był jeden z tych, którzy walczyli do końca. O, Sienek też jest, słuchajcie. Jest też Sienek. Beka, beka, jest Sienek. Jeszcze się spotkamy wszyscy tutaj i będziemy się wymijali. A ja dlatego nie słucham żadnych, żadnych newsów, takich, gdzie ktoś mi na czacie napisze. Ty, słuchajcie, większość tych, którzy zginęli, są dalej w tym tunelu, także jesteśmy jeszcze w stanie ich uratować. Mefisto, no wiadomo, dopóki dokładnie, dokładnie, Mefisto, ja tam nie słucham w ogóle takich, wiesz. Ale we wtorek do ATS-a wychodzi Mac, pewnie wiesz, tak, tak, to ja już patrzyłem. Dobra, ty teraz gdzie? Misja odwetowa, naród. Teraz gdzie? To jest jeden czort, gdzie pojedziemy, bo tam i tak jest droga prosto. Sienek jest 200 metrów ode mnie, czyli wcale nie tak daleko, bym powiedział, nie? Patrzcie, przybliża się. To było bez różnicy, gdzie my jedziemy, bo tu i tak jest tylko jeden wyjazd stąd. To tam jakbym pojechał w lewo, w lewo. Weź tam Teddy chwilę, poczekaj. Widzę, że dwie osoby za mną. No. Ty, Sienek jest! To Gusa i Sienek, ale beka, jesteśmy w kupie. Za nami Sienek i to Gusa są... Kurde, wszyscy jesteśmy razem z powrotem. Zrób live z żoną 100 pytań do? Ale po co, Jacek, ja mam robić live'a z żoną jakieś 100 pytań, chłopie? W lewo, a teraz gdzie, kurde? Oni są pod wami. Kto jest pod nami? O, tu już... Tu jedzie jakiś Rodney Mickey. Ice Dream jedzie. Będzie grubo. Rudy, siemanko, design. Dobra. Ma ktoś pomysł, gdzie... A, dobra, było lewo, lewo. Tak, było lewo i lewo. Mercedes. Prosto. To teraz prosto lecimy. Halo, halo, tu ryba, wzywam cię, akwarium, tak. Mam nadzieję, że tu z naprzeciwka zaraz nikt nie pojedzie. Prosto, a teraz Mercedes dalej prosto? Prawo. Teraz w prawo, panowie. Ronin, przestań się wydurniać tutaj, chłopie. Lewo. I w lewo.
Na cholerę te kierunki, Jarek, po to, żeby za mną sobie widzieli, wiesz? Dobra, i teraz? Brawo. Czekamy na chłopaków. Niech chłopaki do nas dojadą, oni też będą widzieli tutaj. Na kamerze nas widać. I teraz my w prawo skręcimy. Tam Skoda za nimi jeszcze jedzie. Ciekawe kto tam, co myślę, że oni zostaną w tej jaskini? No i właśnie widzę, że po co on tam stoi w ogóle? To Gusa Fixa musiał wpisać. Dobra, są chłopaki za nami. To lecimy, panowie. Mavi, siemanko. Bo takie live'y są na topie, Jacek. A mnie takie live'y na topie nie interesują. Moja żona to jest moja prywatność. Ja tam nie będę swojego życia prywatnego całkiem wrzucał do internetu. To wiesz. Uj. Uwaga, Skoda jedzie. Trzy Skody. Dwie, trzy. Ktoś dołączył. I teraz w lewo, dobra, Mercedes. Teraz będziemy jechać w lewo. Teraz Mercedes tu pisze, żeby lewo walić, wiesz? Znaczy, wiecie? Siemka, Krzysztof Lakota. Normalnie Umbrella T-Virus do środka ula jedziecie, zobaczycie. Uj. Uwaga, jedzie coś. Dzisiaj multi, Krzysztof Lakota. Dandy chyba was ma. Bardzo dobrze, że nas masz. Dzięki za suba, Szymon Kościerczak. Ja pierdykam, patrzcie co tu się dzieje. O, Piotr Wałbrzych, widzisz, Piotrek, jesteś. Teraz zawróć. O ja. Szkoda lakieru. No dobra to. Ruch jak w Rzymie, pany. I zobaczcie, da się minąć normalnie, nie? Opie, miejsca tyle, ile na autostradzie. Tu powinny jeszcze parkingi być. Dzięki, Jay, za suba. Tak, normalnie. Rajki, pauza. Rajki, pauza, bramki, ej. Wszystko powinno być. Tak. Miasto w ogóle powinno być jakieś. Mercedes, gdzie my teraz jedziemy, chłopie? Tam w prawo? Czy tu w lewo? Nie, tu w lewo. Kurde. Siemanko, jak tam u ciebie, panie? W porządku. Tu, no tu w lewo nie, to tu w prawo. To teraz w prawo znowuż. Jacek na pewno zerknę. O, Orlen Mirosław pisze. Mirosław pisze, że Orlen mógłby być, żeby na kawkę i hot doga zjechać sobie. No dokładnie. Jakiś McDonaldzik tutaj cyk albo. Tutaj mi wyskakuje, że w lewo mówił, ale.
Tam są głazy. A, tu skody już są po lewo, dobra. Skody jadą do nas. Ja mam zdjęcie ZTS, jak baza była i rondo w skale. Ładne to malowanko. Kurde, gdzie teraz jechać? Wypierdzielaj tą skodą w Fraglesie 1. Teraz będą blokować argentyński. Tak, no nie wiem gdzie jechać teraz zbytnio. I lotnisko. Panowie, jesteście za mną gdzieś, czy jak? Tak, tak. No to za mną nie wjeżdżajcie, bo tutaj nie ma wjazdu. Te skody się tam wpierdzieliły. No Kacper, myśmy już... Trzymaj się, Alek Dziamski. Myśmy już byli na końcu tunelu, tam jest ta plaża. Dobra, to Dendy, zaraz musisz w lewo skręcić chyba. Następny. Dobra. No Maniek, na razie wyjazd idzie słabo, ci powiem, tak se. Lub w lewo mówiłeś, o. Chłopaki, jedziecie za mną? Tak, jedzie. Zbieramy się. To Gusa, jak ci gaśnie, to wpisz sobie fix czy coś. I papa na durni. Kacper, ściana i trzeba mieć kilo, żeby przejechać. No zobaczymy, czy damy radę w ogóle stąd wyjechać, bo ja jestem na razie tak średnio nastawiony. Jak Mercedes, trochę żeśmy się zgubili, pomoc drogowa jedzie. Jak Mercedes pisał dokładnie, gdzie mamy jechać, fix można tylko z naczepą. Aha, okej. A to sorry, bo zapomniałem, że fixa można tylko z naczepą, kurde. I teraz gdzie? Teraz gdzie, pany? Prosto czy w lewo? Prosto. Prosto, bo w lewo jest zawalony znowuż tunel. Ej, a to nie jest ten tunel, gdzie ja wjeżdżałem wtedy? Chyba tak, ten. Prosto, a teraz Mercedes? Dalej prosto myślisz, kurde? Ja pitole, ej.
A, i teraz byśmy ominęli tą drogę, jakbyśmy pojechali prosto i w lewo, i o. To teraz prosto i w lewo lecimy. No dobra, Mati, ale to było bardzo dawno temu, chłopie. No gdzie my się teraz będziemy cofać? No co ty teraz? I wrócimy do tego samego miejsca, gdzie byłeś. No to krzycz, to cofnijcie i skręcimy w prawo. To tutaj do tyłu i w prawo, do tyłu i w prawo. No to cofajcie. Zróbcie tak, że wy pojedźcie prosto, ja pojadę pierwszy, a ja pojadę teraz za wami, za tobą i za Lolkiem. Ka pierdziele. Omiko YouTube, trzymaj się. Mercedes, jedziesz z Skodą, super. Czekajcie, weźmiemy sobie tak kamerę. No zobaczcie, jak tutaj elegancko wygląda. Do tyłu tam. No Miko, no będziesz pisał trzy razy, że spadasz z live'a, no na razie, trzymaj się. Dobra. Chyba dzisiaj bociana nie będzie. No nie wiem, coś... Trochę się odsunę, niech ten tą Skodą przejedzie. Panowie, poczekajcie! A, D już stoi, dobra, to my jesteśmy tu wszyscy. Co tak piłuje, żeby się trochę cofnąć, Mati. Dobra. Kurde, waha mi się kończy, ej. Już dużo wachy nie mam. Chłopaki tam jadą, zobaczymy teraz. Ja się zdaję teraz na nich. Ja jestem chillautowany, jadę se w tunelu. Kończy mi się paliwo. Jeszcze paliwa braknie. No pewnie braknie. Polski kubeczek, siemka polski kubeczek. Pasowałby Orlen. No pasowałby D, właśnie pasowałby. Ile jeszcze do tego celu masz? Tutaj musimy wyjechać z tunelu, tutaj do żadnego celu na razie nie, no wyjedziemy z tunelu, jeżeli wyjedziemy i kończymy, bo tak do 17 chciałem streamować, dłużej nie. Tak, Gryk, wezmę tak. Nie, tu Mercedes gdzieś pisał, że będzie z naprzeciwka, to nam pomoże wyjechać, ale... Zeus mówi, mówi, zamknięte. Tu jakby w lewo, prosto. To w lewo czy prosto? No pierw w lewo. Ja mam pytanie, czy bus symulator podziała nieźle? To ci nie pomogę, bo ja się tak nie znam. Zobacz, jakie ma wymagania. Zobacz, jakie ma wymagania i sobie porównaj do tego, co masz. Potem prosto i w lewo.
Ci, którzy za mną jadą prosto cały czas teraz. I tu w lewo. Aj. Mi się renóweczką zawsze fajnie Kacper jeździło. Teraz w lewo skręcamy, tam się kierujcie, żeby za wami nikt nie został. Lolek na pewno by się podzielił. Słownik ci zakosili, biedaku. Ufolutek, siema ufolutek. Jakby w prawo. Teraz w prawo, ale ja nie wiem, no tak mi się wydaje. I jak będziesz jechał, to przyklej się do prawej strony, bo już z tyłu Skody próbują nas wyprzedzić chyba. Tu w prawo wszyscy. W lewo, w lewo. Siema guzik. I teraz ja skręcam w lewo, za mną tam też. Tak, tak, w lewo. Mówcie. Za mną każdy niech tam przekaże do tyłu, dobra, że w lewo. I teraz chyba aż do krzyża dojedziemy i potem zobaczymy. Tak, tak, już są krzyże, tutaj ja mijam. I to za tymi krzyżami prosto? Mi się wydaje, żeśmy z naprzeciwka przyjechali z krzyżu. Do krzyży żeśmy jechali z naprzeciwka, czyli tak jakby prosto, nie? Tak mi się wydaje. A, Skody za nami, teraz nie mogą się przycisnąć, bidulki. Jedź prosto i przyklej się do prawej strony, niech te Skody nas wyprzedzą. A zresztą w nosie tam. No właśnie. O, coś Mercedes się odzywa. O, Mercedes, siemanko. Promoc jest na 2,45. Tutaj gram. Dobra, tu w prawo. Siema Olgierd, siema, siema.
Ja w prawo kręciłem. I potem też w prawo. Dominik Szarwiło, siema. Chcąc gnieść tą Skodę, to byś tylko się naraził ty na uszkodzenia, bo Skoda wiadomo, że przetrwa. Tutaj w lewo skręcamy. Tylko się tak nie rozpędzajcie, żeby ci za nami nadążyli. Tak, Renia plastika, Skoda beton. O, to poczekajmy, bo ich ktoś tam zblokował. Cholera, zgubiłem się, no. Zaraz będziemy. Lolek tam pewnie poczeka na nas. Piotrek, dawaj w prawo. Teraz. Okej, już są, już widzę. Masz już nasz, czy... Czekaj, teraz jeszcze raz w prawo chyba, tak? Tak. A i na następnym też w prawo. My już tu mamy... Ej, my już tu mamy pilota w postaci tego z Mercedesa. I potem Piotrek w lewo. Czekaj, bo... Bo tu myśmy się trochę... Sienek w prawo ciśnij. No już mam was. Tak, Sienek w prawo i potem w lewo. Grubo jest. No, chomiki z kołowrotkiem. O, proszę, Sienek sobie jedzie. Patrz, Sienek, rozjedziesz kolegę, zobacz. Rozjechał kolegę, patrzcie. To Gusa rozjedzie mnie? Rozjedzie mnie, nie ma bata, żeby mnie nie rozjechał. Proszę. Co, jedziemy? To Gusie co chwilę gaśnie auta, ale już jedzie, już ruszył. To Gusa teraz w lewo, jak będziesz jechał.
tam Dandy, brawo. Jedziesz, jedziesz, chłopie, jedziesz, a nie, że nas zostawiasz tutaj, zastawiasz. No, to gusa co chwilę gaśnie, niestety. I prosto. Bo... Tam Sienek w lewo wszyscy jedziecie z tamtego wyjazdu i teraz cały czas prosto. Dalej prosto. Ale mamy dzisiaj fajnego przewodnika tutaj, kurde, podoba mi się. I cały czas prosto jedziemy, panowie, nigdzie nie skręcamy na razie. Ale już nas jest, 10 nas jest. No ten Finland to raczej z nami nie jest, ale 9 nas jest. Było nas 11 łącznie ze mną. W lewo skręcamy teraz. Grubo tyle jeździć po tych 2 godziny, 3 godziny jeździć po tunelu. Teraz wszyscy w lewo za mną, tam przekażcie sobie dalej, w lewo. Tu w lewo, w lewo. Prosto potem. Ja cały czas prosto lecę. Kto za mną, niech cały czas prosto leci. Mercedes, możesz poczekać chwilę? Tutaj to Gusa Mati pisze, żebyś sobie wybrał naczepę, ona będzie stała w garażu, ale że gra może wykrywać, że masz naczepę i fix ci zadziała. Przekażcie sobie znak, no Silver, to dobre jest. Dobra, cały czas prosto. Normalnie można ci się powiedzieć Mercedes i z tobą życie stało się prostsze. My już wyjeżdżamy. Bomian, my już wyjeżdżamy stąd. Ale zarąbiście dzisiaj było, powiem wam, znowuż mi się tak podobało cholernie, że no nie mogę tego określić, jak mi się podobało dzisiaj. Chłopie, Dawid, my mamy takie anteny, nie pytaj się, jakie mamy anteny. Wyłażą z podziemia, Jarek. 3 godzinki będzie. No gdzie, 17 jest, 2 godzinki, zobacz, Ronin. Już zaraz wylat. Zobacz, już jest, już widać. Bociek, Bociek, jak on żyje, to i my możemy. Szacun dla Mercedesa, naprawdę chłop zrobił dzisiaj. Nie znam gościa, nie widziałem go na kanale w sumie u mnie jeszcze, ale no kurde, zrobił zarąbistą robotę dzisiaj zrobił, naprawdę. Yes! Yes, fanfary! Mercedes, dobry jesteś, dobry. Chłopie, w dwie strony nas wyprowadzić, to jest naprawdę szacun.
Pięknie, ja zrobię jeszcze, żeby wszystkich było widać. Tak powoli sobie przelecimy, że tak powiem, po wszystkich, kolokwialnie trochę. Także proszę, jest i Loluś, Lolek, jest i D218, jest i ten Dandy tutaj. Jest i tutaj PL Frigo, Kacper Zawrzyk jest, Polander jest i Sienek jest. Ale jeszcze ktoś był, jeszcze Togusa tam w środku jest. Pewnie wyjedzie zaraz. Czyli 2, 4, na razie 6. Ale ja ostatecznie do plaży nie dojechałem. Ale wyjechałeś z nami, czyli jest dobrze. Wreszcie dawka tlenu. Tak, jest spoko. Ten Dandy nie, mam nadzieję, że on nie z nami, nie? Dandy gdzieś tu... Ja też coś słyszałem. Coś mi się tak o uchy obiło. Ot, proszę. Jedzie jakaś skotka. O, Mercedes. Mercedes, jesteś naszym hero dzisiaj. Nie znam typa. Słuchajcie, jak wyjedziemy tutaj do góry, tam jest taki ten parking, gdzieś się zawraca. Jedźmy tam i zrobimy sobie jakieś zdjęcie fajne i kończymy wtedy. Dobra, i jesteśmy. Zarąbiście było dzisiaj, naprawdę. Wyjedziemy na drogę, zaraz pokażę mi, ile mi kilometrów zostało do celu. No ale dzisiaj już tego nie będziemy jechać. Dzisiaj mam zamiar trochę z chłopakami też posiedzieć sobie na Discordzie i zrobić trasę firmową dzisiaj, bo... No, argentyński, dokładnie, był taki film, był. No, Ronin miała być Kandalakrza, ale widzisz, nie da rady do Kandalakrzy. Nie da rady, nie można całej niedzieli streamować, chłopie. Znaczy, no można, ale... Mati, nie wiem. Nic nie obiecuję, nie wiem. Nie, raczej nie. MTD to jest, wiesz, bez streama. To jest po prostu z chłopakami, se chcę posiedzieć na Discordzie, pogadać. No muszę znaleźć stację benzynową, ale na razie nie. Na razie zrobimy sobie zdjęcie i kończymy, to ja już sobie to potem ogarnę tutaj. Jeszcze rolmaszowo muszę nagrać, kurde. Znaczy muszę, chcę tam trochę porobić. Dołożyć do firmy? A co chcesz taktyk dołożyć? Czas iść na piwko, argentyński. Tak, czas iść na piwko. Zarąbiście było dzisiaj. O, dzięki Grzesiek. O, siema Grzesiek, ja cię nawet nie widziałem. Taktyk, dołączyć. No ja wiem, że nie można dołączyć do firmy. Nie ma takiej opcji. Kupę roboty zrobione, to się należy. A co? Dokładnie. Polecasz Rena Ulta? Pewnie, że polecam. A, na TV oglądałeś. Ale było grubo, Grzesiek, trzeba przyznać, nie? Fajnie. Kurde, tam jechać... Tam kilka razy to by człowiek trochę tą drogę zapamiętał. No, masakra była dzisiaj, zarąbiście było. Dobra, jest asfalt. Jest Civilization. Renault czy Scania? To co wolisz, ja? Ja tam nie wiem, co jest lepsze, wiesz? Spoko. Lolek tam kombinuje, gdzie byśmy wjechali. Argentyński.
To wielki kanion. No trzymaj się, Dominik. Siema, wujek Karmel, siema, ale wpadłeś na koniec już sam, na sam koniec wpadłeś. Tak, tych dzięki wzajemnie, ci też życzę miłego południa. Popołudnia. Patrz, wszyscy sobie jadą elegancko. Po co mi te koguty niepotrzebne? A to lotnictwo jest, aha. Musimy gdzieś sobie stanąć, jakieś zdjęcie fajne pyknąć, a... Dobra, Lolek, nie jedź już dalej, stań tam gdzieś. O, skończyło mi... skończyło mi się paliwo, ale beka, patrzcie. Uwierzycie czy nie, ale właśnie skończyło mi się paliwo. Idealnie, normalnie. Dopełzał na oparach, słuchajcie. Dobra. Ale jak idealnie. To teraz tu się, czekajcie, teraz tu się pyknę. Mercedes, chodź tu do nas, przed nas wiedź. Zrobiłeś robotę, musisz być uwzględniony, chłopie, na zdjęciu pamiątkowym. No. O, trochę do tyłu. Czekaj, no niech chłop tu cofnie jakoś. Dobra, złapiemy, tak? Bardzo ładnie żeśmy złapali zdjęciorko. Z drugiej strony jeszcze tylko pyknę, żeby było widać. Dobra, ostatnia fanfara i kończymy, panowie i panie. Grubo jest, grubo jest. No, fajnie było. Ja pierdzielę. Naprawdę podobało mi się dziś jak cholipa, nie? Tankowanie awaryjne. To se zrobię potem. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Słuchajcie, trzymajcie się i do następnego. Mercedes, kolejny raz dzięki za fajną robotę. Słuchajcie, macie tu jego nick. Mercedes AMG Petronas. Jak ktoś potrzebuje, bierzcie go normalnie na pilota. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim. Trzymajcie się, na razie. Może chłopaki jeszcze chcą się pożegnać. Kto tam chce, chłopaki, coś powiedzieć, to dawajcie, zanim skończę streamować. Chyba nikt nie chce nic powiedzieć, ale poczekamy chwilę, tak dla pewności. Także słuchajcie, było w momencie takim największym, zaraz wam powiem, ile było, było 171 osób. Tak, dobrze mówię? Także było grubo i nastała cisza, Roni, dokładnie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne jakieś transmisje bądź filmy. Trzymajcie się, narka, hejka.